Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i witam was w kolejnym odcinku z gry o nazwie Bimedzie Drive. Tym razem ponownie zajmiemy się złomowaniem samochodów na prasie hydraulicznej, czy też po prostu na złomiarce, którą mamy tutaj w formie takiej zgniatarki. Jeśli ktoś oglądał pierwszą część tego złomowania samochodów, to zapewne wie, że mieliśmy problem z podjazdem na nią. Teraz rozwiązałem to w taki sposób, że postawiłem tutaj taki, no to jest w grze taka domyślna rampa, ją można podnosić. Ona względnie działa, ale momentami jakby jest przezroczysta, ciężko się z niej wyjeżdża. Przed nami będzie, no, dość ciekawe autko, bo właśnie widzicie je... już rozwalone, no i proszę bardzo. Na początek już mamy rozbite lekko autko o murek. Będzie to pierwsze złomowanko, mianowicie Fiat Uno. Samochód włoski, oczywiście włoskiej marki Fiat. No, już coraz bardziej jest rozgniecione. Już proszę, tylko no kurczę, że to jest tak nisko, ale mam na to małe obejście, które może zaraz spróbujemy użyć. Generalnie, jak już mogliście zauważyć, koło naszej mobilnej placówki, bo pewnie ktoś zauważył, to jest inne miejsce niż ostatnim razem, no to generalnie stoi sobie laweta, no i lada moment, możliwe, że odegramy sobie jakąś scenkę wypadku, a potem przyjedziemy lawetą właśnie po to auto. Dawaj tu, wjeżdżaj. Zgniataj. Jest troszeczkę wyżej, to prawda, ale to też nie to... O, no tak, tak może być nawet. Jednak dalej mi brakuje tego większego zgniotu w tej modyfikacji. Odegrajmy sobie w takim razie taki, nazwijmy to scenariusz, gdzie dojdzie do kolizji samochodowej. Może zróbmy na początek taką jakby kolizję, że ktoś będzie sobie cisnął swoim offroadowym samochodem, niech będzie takim, i gdzieś tam się rozwali całkowicie, no wypadek i w ogóle to klatki mają, to będzie fajne. Dźwięk tego silnika jest nadzwyczaj dziwny, taki, nie wiem, coś z tym pojazdem jest nie tak. Ja już sam nie pamiętam, czy to jest z modyfikacji, czy to z gry, chyba to z modyfikacji, no bo gdzie... Dobra, no to jedziemy, słuchajcie, pan sobie tu jeździ swoim... Jakie on ma cieniutkie stawieszenie tutaj, zobaczcie, to jest takie... Takie malutkie i cieniutkie, a nie wiem, czy to wytrzyma próbę tutaj jazdy, a zobaczmy. Będzie przesadzał i zasuwał za mocno. Trochę na asfalcie tu... O już! Tak szybko. Już get zdachowane. No ale za szybko troszeczkę, tu miało być mocniejsze dachowanie, jeszcze raz. No, nic mnie nie powstrzyma. O nie, tu jest jakiś murek, oj! Ej, ale to auto jest bardzo wytrzymałe wbrew pozorom. Wgniotło się dość mocno. O właśnie, o to chodziło. I już, proszę. Rozwalony, bo jechał, cisnął, pijany chyba jakiś, no już więcej nie jechał, zostawił auto, tak stało, wyłączył silnik i zadzwonił po nas tutaj, my tutaj lawetę mamy. Right. No, dar, tu to rift to zrobimy, halo, oje, dzień dobry, witam serdecznie, tutaj pan Luxor, o widzę, że pan bardzo się rozwalił, ojeju, już tutaj lawetę podnosimy do góry, chyba troszkę będę musiał... W drugą stronę pana obsłuży. Pan poczeka chwilkę. Pan podjedzie. Dobra, panu działa to. Dobrze, jedziemy, proszę pana. Proszę się trzymać. Proszę się trzymać, bo tu będzie ostra jazda po offroadzie. Zresztą pan coś o tym wie. A pan to chyba zjedzie. Pan ma takie wysokie zawieszenie. Pan spróbuje. Pan spróbuje, o. I cyk. No przecież pan ma takie, o. Oj, coś tam się uderzyło. Takie pan ma wysokie auto, że to panu tam nie robi różnicy. Dobrze. Ja sobie tu zostawię moją lawetę i teraz zrobimy tak, że on trzeba z powrotem ustawić na miejsce. Dobra, ona się ustawia. A pan co? Sprzedaje mi pan auto, rozumiem. Dobrze. No to ja w takim razie skupuję to auto. No nie wiem, ile mogę panu za nie dać. Pan 3000, no co pan więcej? Tutaj nie ma co warte, nie jest. Wszystko potłuczone, tu dachowanie było. O! No nawet widać, jak tu koło pasowe silnika działa. Dobrze, proszę pana. Pan lepiej nie patrzy. A on ma jeszcze tak jakiś na górze, o, jakieś światło miał, uwaga, zgniata, co pan w ogóle się nie zgniata, proszę pana, toż to siły nie ma, a nie, gniecie, tylko, halo, to się, nie, mocy nie ma w ogóle ta rozgniatarka, zgłaszam, kurczę, będę musiał reklamację zgłosić. Dobrze, drodzy widzowie, zezłomujemy teraz kampera, nie pamiętam, czy złomowaliśmy go na ostatnim odcinku zezłomowania, my chyba nie. Dlatego jestem bardzo ciekaw, jak taki nienaruszony kamper, nieruszany, taki no legit 100%, jak on się tam zgniecie. Bardzo byłbym chętny, a następnie jak już zgnieciemy kamperę, to zrobimy kolizję z dwo... Co, koło odpadło? Nowy kamper, już koło odpadło? Co to ma znaczyć? Halo! Dobrze, już wrócił do swoich. Do góry tu trzeba dać to, o,
podnosi mi też troszeczkę tą zgniatarkę. Nie szkodzi, nie szkodzi. Mam nadzieję... Halo, proszę wrócić na dół. Nie wygląda to zbyt... Proszę, halo, tam spokojnie. Wiecie, czy on się zmieści? Zmieści się. O, tak troszeczkę... Oje, co jest znowu? Koło odpadło. No co... Co jest, kurczę? No dobrze, niech wam będzie... Oje. Ups. Jest troszeczkę mało miejsca, to jest prawda. Hej, bo tu się... Dobrze, jeszcze raz w taki... Podejmę się ponownie próby wjechania. Może ja po prostu zrobiłem coś nie tak. Witamy cię, brudko. Nie rozumiem faktu, dlaczego tak pięknie odpada koło podczas tu wjazdu. To jest z archiwum X zagadka, której nigdy nie ro... Nie mówcie, nie pytajcie, ja sam nie wiem. Dobrze, okej. Okay. Przyjęliśmy kampera, który no niestety, ale... Ma problemy z kołami, jakby odpadają. Wada fabryczna, odpadające koła. Też tak można. Uwaga, może zróbmy sobie to z inną kamerą. Spójrzcie sami zresztą. Piękne rozgniatanie kampera. O, to jest satysfakcjonujące. Świetna sprawa. Ojej. No i przydałoby się jeszcze, żeby on dalej rozgniatał, prawda? Żeby tak jeszcze, no przynajmniej o połowę tego miejsca, które zostało, żeby jeszcze rozgniótł. To byłoby rewelacyjne. Zrobimy sobie kolizję, maluchę, z innym autem, a następnie zezłomujemy, zgnieciemy obydwa samochody. I myślę, że można byłoby zrobić taką kolizję na skrzyżowaniu. No to słuchajcie, jedzie sobie pan, ciśnie tu już ponad prędkością. Prawie 100 na godzinę, nagle patrzy maluch bokiem, oj, uderzył, tam ludzie w środku, ta puszka. Tu się praktycznie nic nie stało, lekkie wgnieci, on by nawet mógł jechać, patrzcie, to na naprawy blacharskie to się nadaje. Kurczę, jakby się dało zapisywać zniszczenia samochodów, to byśmy przenosili te zniszczenia do, wiecie, blacharskich napraw, kurczę, no. Ale was tam poprzytulało w środku, ale też nie jakoś wielko nie jest zgnieciony. Oberwał tutaj, też może jechać normalnie, zobaczcie, jedzie? Jedzie. No ja jeszcze o własnych siłach doje... Co tam się w środku dzieje? O Jezu, przepraszam, halo! Ja stąd jadę. No, no to pan będzie jechał za szybko, bardzo za szybko tym samochodem. No i co? No rozbije się, no a co? No przecież, nie? Za szybko na drodze polnej straci panowanie nad samochodem, nad zakręcie. O właśnie, te... O! No to trochę nie przewidziałem tego, ale wypadło świetnie. Ba, prosto pod lawetą. No i świetnie, akurat będziemy mogli go zaholować. No nie, no tyle to chyba... To chyba da radę. Dzień dobry, a już silnik nie działa. Okej, okay, dobra, no to cóż, no to na lawetę, no co? Nic nie poradzisz, no to na lawetę, szyba się stłukła z tyłu. To na lawetę to my po swojemu go wstawimy już, o. Szybki, szybko i sprawnie, o już na lawecie jest. A co z maluchem, czy on przyjedzie tu o własnych siłach? Niby tak, ale... Koło mu odpadło? Nie. Taki trochę powyginany, tu zbieżność inna... Jest, bo jest, no co poradzisz, no. Kierowca to chyba widzę bardzo zaangażowany w jazdę jest. Woli obserwować. Aj, tam szybciej tą lawetą. Czekaj, bo mi klient wypada. Ojej, stop. Halo, zapraszam z powrotem. Dzień dobry. W sumie witam ponownie, powinienem powiedzieć. No, witam z powrotem. And, kurczę, no on nie chce. No przepraszam, no co mam poradzić? Trzeba było szybko nie jechać. Powiem wam, bardziej satysfakcjonuje się uszkodzeniem tego czarnego samochodu niż tym, że zaraz będę go rozgniatać. Kto też tak ma? Napisz w komentarzu, kurczę, bo nie wiem dlaczego, ale satysfakcjonuje mnie ten czarny samochód rozgnieciony i samo to rozgniecienie, ani jeżeli to, że będę go zaraz rozgniatać w tej zgniatarce. Patrzenie na niego sprawia mi przyjemność, jak on się tam wierzga po tych bokach tu wszędzie. No to mam pomysł w takim razie. Zamienimy to czarne auto, no bo po co mam tam taki zwłok tutaj być? Zamienimy go może nie na Monster Truckę, ale możemy go zamienić na przykład na... Ktoś mówił na temat pociągu w ostatnim odcinku z pociągami. Spróbujemy, ale jak się nie zmieści, no to proszę nie krzyczeć. Ibisu Kashire! Tego auta jeszcze nie było w zgniataniu, zwłaszcza w tej nowej wersji. Także weźmy sobie takie typowe rodzinne auto. Troszkę je zdezelujmy, no bo przecież nie może być za ładne, jak idzie na złom. Coś musi być nie tak z tym autem. Także o, diesel jeszcze, o kurczę. O! Co tu się stało z tyłu? Jakoś uszkodził się dziwnie ten. No to jedzie w ogóle? Pa, diesel power. Jedzie, kurczę, rodzinne auto. Ej, no katowanie takiego rodzinnego auta Ibisu Kashiry? Czemu nie? Why not?
pięknie. Też za szybko jedzie tu na tych drogach. Oj, i jeszcze w lawetę się w mecholiu. Ale jak ładnie się w nią mecholił. Jak się maska rozwaliła. No i proszę bardzo, ale jak się wgniotła śmiesznie. Ciekawe, ciekawe. Tego jeszcze nie było w naszym programie na tym kanale. Ale zapraszam. O, opona się przebiła jeszcze na dodatek. No, proszę tu, zapraszam. Nie, oparek się trzyma, nie chcę. Proszę do środka. Powiedziałem, proszę do środka. No kurczę, będziemy inaczej zaraz. Dobrze, no i do góry nogami są, możesz być. Też ciekawe zgniatanko. Albo bokiem, o. Bokiem. O, drzwi odpadły. Bardzo wytrzymałe auto zresztą. No to w dół. Tylko na innej kamerze. Zapraszam cieplutko do oglądania tego cudownego zgniatania. Jedno auto na chodzie. Już uszczelka pod głowicą poszła. Jak widać, troszeczkę na niebiesko kopci. Ale tylko troszeczkę. O, proszę bardzo, będzie się rozgniatać ładnie. Ła, miło się na to patrz. Stop. Spójrzmy od drugiej strony. O, tu będzie lepiej chyba. Ojej, satysfakcjonujące, ale... O, zgasł sobie. No cóż, no... Co poradzisz? No tutaj się uszkodził troszkę silnik. No i bardzo dobrze. Sprawdźmy, czy to ogromne cudo, które na pewno znacie już z odcinka z pociągami, zmieści się do naszej rozgniatarki prasy hydraulicznej, a następnie... No właśnie, zobaczymy, co będzie dalej. Także spróbujmy najechać powolutku, żeby się nie przestawiło. O, właśnie, bo problemy generalnie widzę są, bo to nie jest uziemione. Kamardora, proszę, konkretnie tu... Oj! Plandeka nam troszkę spadła, nie szkodzi, nie szkodzi. Spróbujmy bokiem w takim razie. Ło, leci w dół. Zgniata. A stop. Zobaczmy dalej, to w tej kamerze będzie wygodniej i lepiej. O. O, jak się... No, muszę przyznać, że... No już koniec, więcej się już nie rozgniecie. No, muszę przyznać, że chciałbym zobaczyć teraz, jak rozgniata się kabina kierowcy. No to w dół. O, nie poddaje się, widzę. Jej, bardzo się nie poddaje. O, szyby wyleciały. Stop, na razie nie idzie w dół, teraz z drugiej strony. O, ale zgniataj. Mocniej, na pewno dasz radę. Nie zatrzymuj się, no co jest? Już? To tyle? Normalnie Lanos. Kto myśli, że to jest Lanos, znaczy kto widzi w tym Lanosa, niech da znać w komentarzu. Dla mnie to jest 100% Lanos. A więc słuchajcie, Lanosa z Maciejami. I wstawimy ich do zgniatarki. Razem z samochodem. Tak. Dokładnie tak zrobimy. No to słuchajcie, wypełniamy auto. Jest Maciej numer 1. Proszę bardzo, kolejny Maciej. O, tu siedzi taki inny. To nie jest Maciej, ja go nie znam. Halo, przepraszam, zgłaszam reklamację. A proszę Maciejów, ja nie chcę nikogo innego. Ja chcę Maciejów. Siedzi już trzech, ale jeden to jakiś nienormalny. Gdzie go usunąć? Proszę tutaj. Tu jest, o proszę. Nie, ja chcę Macieja. Ja lubię bardzo Maciejów, dziękuję bardzo. No i kolejny Maciej. Czy można do bagażnika coś jeszcze włożyć? Tak, można. 2 × 50 kg jakiegoś boksa. Ciekawe, jak to będzie... Ło! Jaki opakowany tam. Nie, to jakiś... Boksy. Można coś mocniejszego do środka wstawić? Bardzo załadowane auto. O, 3 × 50 kg. Świetnie. Mocniej. No powiem wam, no... Trochę wystają te boksy tutaj, ale jedzie. Kurczę, posłuchajcie, jak to auto ledwo daje rady. Ale jakoś nie osiadło zawieszenie z tyłu mocno. Znaczy widać, że jest obładowany. Nie dość, że Macieje sobie siedzą, patrzcie tam. Siedzą sobie Macieje, o. O, jak się ruszają. Ale no... Ła, chyba w dieslu. Jedzie. Pessima LX. Jadą Macieje. Ale my idźmy ich wstawić do zniszczarki, także Macieje zawracają. Podoba mi się to auto. Halo Macieje. Wjeżdżają. O, troszkę coś tam uderzyło. W ogóle jak przejechałem, bez jakichś większych uszkodzeń. Dobra, zapraszam do środka. Macieje, oj. Jak się ruszyli tam w środku. Witam w miejscu, gdzie skończycie się w tym momencie, panowie Macieje. Oczywiście na tym filmie nie ucierpiał żaden manekin, tutaj żeby nie było. Panowie Macieje, pa pa. To powinno być takie robloxowe, uff. Razy 4. Wyglądają jakby się chowali przed policją w samochodzie. Dobra, koniec z wami.
O! Silnik złapał jakąś nawierzchnię, dajmy do góry. O! Fajnie to wyglądało. Posłuchajmy to jeszcze raz, nie będę się odzywał, żeby to usłyszeć, bo to fajnie brzmiało i w ogóle. O! No i powiem wam, że to jest chyba najbardziej satysfakcjonujące rozgniecienie w tym całym odcinku. Naprawdę. Daj do góry. Żyją? Żyje! Naprawdę! Korzystając z okazji, użyjmy również fidget spinnera. Jeżeli ktoś z was nie oglądał odcinka z fidget spinnerem, to zapraszam. O, jak przywaliło. O! Halo, halo, nadjeżdżam Fiatem Uno. O! Oj, halo! Halo, halo, pościg policyjny! Oj, pościg policyjny! Ło! Dwa na raz! Także, drodzy widzowie, w tym odcinku to już będzie wszystko. Ja dziękuję Państwu za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. Zapraszam również na moją stronę, tak, chwilę temu mówiłem. Myślę, że Ci się spodoba, jeśli tam Cię jeszcze nie było. Także to by było na tyle. O, świetne uderzenie. Dokładnie. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć i czołem!